tej pozycji przeciwnik arcymistrza Paklezy popełnił ogromny błąd, grając wieża D5 i tutaj nastąpiło genialne skoczek D4. Okazuje się, że ten skoczek działa niczym korek, blokując współpracę obu tych wież, no i teraz mamy po prostu widełki. Hetman atakuje jedną i drugą wieżę. W partii wieża D2, no to nastąpiło po prostu bicie na D5. Pionek zbił na D4, no i teraz biały odbił, ma jakość przewagi, a ta wieża odłączona od reszty wojska. No ale czarny tutaj podgrzewa atmosferę, bijąc na F2. Wieża bije F2, hetman bije E3. No i chce tutaj wrzucić naprawdę potężne związanie. Ale biały znalazł świetną obronę. Hetman F3. No i teraz po biciu na D4 wieża F1, punkt F2 zabezpieczony. No i w tym momencie czarny po prostu się poddał.